Mama kupiła dwóm synom 12 batonów, 8 orzechowych i 4 karmelowe. Jak powinna podzielić te batony, aby dzieci miały porówno z każdego rodzaju? Widzisz tutaj kilka truskawek i dwie gruszki. Policzmy, ile mamy wszystkich owoców. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wszystkich owoców jest więc 12. Ile owoców otrzyma każdy chłopiec, jeśli podzielimy je pomiędzy dwie osoby w taki sposób, aby każdy otrzymał ich tyle samo, bez znaczenia jakich? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy 12 owoców podzielić przez 2, bo tylu mamy chłopców. 12 podzielić przez 2 to 6. Każdy chłopiec otrzyma 6 owoców. W tym przypadku nie było to istotne, jakie to będą owoce. Andrzejowi moglibyśmy dać 6 truskawek. Krzyśkowi moglibyśmy dać 4 truskawki i dwie gruszki. Każdy chłopiec miałby wciąż tyle samo owoców. Zastanówmy się, co by było, gdybyśmy chcieli dać chłopcom po tyle samo truskawek i po tyle samo gruszek. Ustawmy te owoce w taki sposób, aby najpierw były truskawki, a później gruszki. Liczba owoców się nie zmieniła. Mamy ich dalej 12. Chcemy je podzielić pomiędzy dwóch chłopców w taki sposób, aby każdy otrzymał ich tyle samo. Tym razem chcemy jednak je podzielić w taki sposób, aby każdy otrzymał tyle samo truskawek i tyle samo gruszek. Wszystkich owoców mamy 12. Mamy w tym 10 truskawek i 2 gruszki. Zarówno truskawki, jak i gruszki chcemy podzielić pomiędzy dwóch chłopców. Tę sumę umieszczam więc w nawiasie i dzielę ją przez dwa. Najpierw podzielimy truskawki pomiędzy dwóch chłopców w taki sposób, aby każdy otrzymał ich tyle samo. Podzieliliśmy 10 truskawek pomiędzy dwóch chłopców. Zapiszmy to w tym miejscu: 10 podzielić przez 2. Teraz podzielimy gruszki pomiędzy dwóch chłopców w taki sposób, aby każdy otrzymał ich tyle samo. Co zrobiliśmy? Dwie gruszki podzieliliśmy pomiędzy dwóch chłopców. Zapiszmy więc 2 podzielić przez 2. Chcemy wiedzieć, ile łącznie owoców dostali chłopcy, więc w tym miejscu napiszę znak plus. Zastanówmy się teraz, ile truskawek otrzymał każdy chłopiec. 10 podzielić przez 2. A ile to jest 10 podzielić przez 2? 5. No to ile gruszek otrzymał każdy chłopiec? 2 podzielić przez 2. A ile to jest 2 podzielić przez 2? 1. Każdy chłopiec otrzymał po 5 truskawek i po jednej gruszce. No to ile razem owoców otrzymali? 5 dodać 1. 5 dodać 1 to 6. Zobaczmy w jaki sposób podzieliliśmy liczbę 12 przez 2. Najpierw łączną liczbą owoców, czyli 12, rozdzieliliśmy na sumę dwóch liczb. 10 oznacza liczbę truskawek, a 2 liczbę gruszek. Każdą z tych dwóch liczb podzieliliśmy przez 2, bo mieliśmy dwóch chłopców. Skoro 10 truskawek podzieliliśmy pomiędzy dwóch chłopców, to każdy otrzymał po 5 truskawek. Skoro dwie gruszki podzieliliśmy pomiędzy dwóch chłopców to każdy z nich otrzymał po jednej gruszce. 5 truskawek i jedna gruszka to razem 6 owoców. Taka własność nazywa się rozdzielnością dzielenia względem dodawania. Ta własność jest bardzo przydatna przy wykonywaniu dzielenia w pamięci. Akurat w tym przypadku nie jest trudno podzielić liczbę 12 przez 2. Pokażę Ci jednak na tym przykładzie jak się to robi. Liczbę 12 rozbijamy na sumę dwóch liczb, gdzie każdą z nich będzie łatwo podzielić przez 2. Zobacz, 12 to inaczej dwie jedności i 1 dziesiątka. 12 zapisaliśmy w postaci sumy dwóch liczb 10 i 2. Następnie każdą z tych dwóch liczb dzielimy przez 2. 10 podzielić przez 2 to 5. 2 podzielić przez 2 to 1. Następnie dodajemy do siebie wyniki obu dzieleń. W tym przypadku otrzymaliśmy liczbę 6. 12 podzielić przez 2 równa się więc 6. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu, gdzie rozdzielność dzielenia względem dodawania wykorzystamy do wykonywania dzielenia w pamięci. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 78 podzielić przez 2. Zastosuj rozdzielność dzielenia względem dodawania. Aby to zrobić, wystarczy liczbę 78 rozbić na sumę dwóch liczb, gdzie każdą z nich będzie nam wygodnie podzielić przez 2. Zauważ, że liczba 78 to inaczej 8 jedności i 70. Rozbijmy więc tę liczbę na sumę dwóch liczb 70 i 8. Tę sumę umieszczamy w nawiasie i zapisujemy za nim podzielić przez 2. Następnie każdą z tych dwóch liczb dzielimy przez 2. Liczbę 70 dzielimy przez 2. Do tego dodajemy 8 podzielić przez 2. Ile to jest 70 podzielić przez 2? 35. A ile to jest 8 podzielić przez 2? 8 podzielić przez 2 to 4. Aby otrzymać wynik tego dzielenia, wystarczy dodać do siebie te dwie liczby. 35 dodać 4 to 39. 78 podzielić przez 2 to 39. Zauważ, że w tym przypadku liczbę, którą dzieliliśmy, znowu rozbiliśmy na sumę dziesiątek i jedności. Ciekawe, czy w taki sposób można rozbijać liczby przy każdym dzieleniu. Najlepiej będzie to sprawdzić. Podzielmy na przykład liczbę 92 przez 4. Zauważ, że liczba 92 to inaczej 2 jedności i 9 dziesiątek. Zapiszmy więc tę liczbę jako sumę 9 dziesiątek, czyli liczby 90 i 2 jedności. Teraz każdą z tych dwóch liczb będziemy chcieli podzielić przez 4. Liczby 90 nie da się podzielić przez 4. Liczby 2 również nie da się podzielić przez 4. Co więc możemy zrobić w takiej sytuacji? Zmaszmy sobie to, co tutaj zapisaliśmy. Zapiszmy liczbę 92 w postaci sumy dwóch liczb, gdzie każdą z tych dwóch liczb będzie łatwo podzielić przez 4. Na pewno liczbę 80 łatwo dzieli się przez 4. Liczba 92 to inaczej 80 dodać 12. Teraz obie liczby podzielimy przez 4. Najpierw podzielimy liczbę 80 przez 4. Następnie podzielimy liczbę 12 przez 4. No to ile to jest 80 podzielić przez 4? 20. Do tego dodamy wynik działania 12 podzielić przez 4. 12 podzielić przez 4 to 3. 20 dodać 3 to 23. No i rzeczywiście, 92 podzielić przez 4 to 23. Widzisz, że liczbą, którą dzielimy nie zawsze można rozbijać na sumę jedności i dziesiątek. Pamiętaj, aby liczbę, którą dzielimy rozbijać na sumę dwóch liczb gdzie każdą z nich będzie łatwo podzielić przez dzielnik. W tym przypadku liczbę 92 zapisaliśmy w postaci sumy liczb 80 i 12 a każdą z tych dwóch liczb łatwo dzieli się przez 4. Trudne dzielenie można sobie ułatwić korzystając z własności tego działania. Aby podzielić 94 przez 2 liczbę 94 rozdzielamy na dziesiątki i jedności. Następnie każdą z tych dwóch liczb dzielimy przez 2. Wyniki dzielenia dodajemy do siebie. Taką własność nazywamy rozdzielnością dzielenia względem dodawania. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o dzieleniu oraz do odwiedzenia naszej strony Pistacja TV.